Dzień dobry, kochanie, dzień dobry. Widzicie, jakie mam loki? Tak sobie ostatnio zaszalałam. Wiecie, że ostatnio robię bardzo dużo porządków i znalazłam takie wołeczki, które kupiłam kiedyś w chyba Rossmanie. Chyba tak, bo to jest. Tak, to jest chyba marka, która jest bardzo często w Rossmanie. I stwierdziłam, dobra, wypróbuję. Tak patrzę w podgląd, czy mi gdzieś coś nie starczy, ale chyba nie. No, więc stwierdziłam, że dobra, zrobię sobie, jakoś się sobie ułożę, ale nie mam jeszcze na nie pomysłu. I myślę, że co jakiś czas będę sobie właśnie je ogrywała, tylko muszę znaleźć na nie świetny sposób. Niemniej jednak, moi drodzy, zaczynamy tego vloga. Dzisiaj też mam w planach zrobić taką sałatkę grecką, bo muszę wyczyścić troszeczkę lodówkę z tego, co mam, bo jak wiecie, goście przyjeżdżają, więc trzeba zrobić świeżutkie zapasy, więc na razie nic nie kupuję, tylko to, co mam, będę wykorzystywała na bieżąco. Tak czy inaczej, moi drodzy, zapraszam Was oczywiście do oglądania, do tego, żebyście spędzili ten czas ze mną. Zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Dzisiaj mocno wykorzystuję to, co miałam w lodówce i w ogóle mam na to ochotę. Jak widzicie, pokroiłam tutaj pomidorki papryczkowe, ogórka i miałam białą cebulę. Zresztą zaraz będę musiała jakieś zakupy robić, jeżeli chodzi o cebulę i takie inne dodatki, bo już wszystko, kochani, wszystko wykorzystałam. Nie miałam ani jednej marchewki, już nie wspomnę o pietruszce, natce i tak dalej. No ale dobra, wracamy do tego, co ja za chwileczkę będę robiła. Czyli te składniki tu już dałam, tuńczyka w oleju, trochę oleju odlałam, trochę zostawiłam. Tu już mam tą fetę, a raczej ser bułgarski, dobrze mówię? Chyba tak, ten, który kupiłam, to jest kozi. Ja zaraz to wszystko pokroję, to zaraz wszystko wymieszam, no i mało mi było takiego białka, więc już seria jajek czeka na ugotowanie, więc wszystko teraz muszę, moi drodzy, wymieszać. A w tle, jak zawsze, pralka. No bo jak żeby inaczej. Przepięknie ta sałatka wygląda. W sumie już by była gotowa, ale powiem Wam, że jeszcze zaczekam z całą pewnością na jajeczka i na pewno do tego będę dodawała odrobinkę octu jabłkowego i myślę, że balsamico też, a jakże dodałam tej oliwy, którą kupuję w Biedronce, to nie jest jakiś szał ciał, no ale niech będzie. I dodałam też kilka kropli tej oliwy z truflami, którą dostałam od kolegi w prezencie, jak był we Włoszech. Więc tak, moi drodzy, może do tego jeszcze trochę dam oliwy z awokado, no ale to za chwilkę, na razie czekam na jajka. No przydałoby się jeszcze tutaj oliwki, no ale nie mam, tak jak powiedziałam, czyszczenie lodówki, robiłam z tego, co mam, ale i tak będzie przepyszne. OMG. Zamówiłam sobie coś ze sklepu. Szkło w domu. To są dwie rzeczy. Jedna... Nie, może wiecie co, nie będę Wam nic mówiła. Ja to po prostu otworzę. Sama jestem ciekawa, jak to rzeczywiście wygląda tak w realu, bo zdjęcia były przepiękne. No, zobaczcie. Wygląda to fajnie. To właściwie nie wiem, co to jest. Ma jakieś tutaj takie wady, uszkodzenie, ale dobra, za te ceny niech będzie. Wiecie, że ja kocham paski czarno-białe, jeszcze tym bardziej. Tutaj w ogóle jest świeca. A to jest chyba właśnie, że tutaj może jakiś olejek wlać. Ja to będę do czegoś innego sobie wykorzystywała, no bo sobie tego nie wyobrażam. Czy to odwrotnie? Wiecie, tutaj pałeczki. Tutaj świeczucha. No jakkolwiek bym tego, jakiejkolwiek kombinacji tego bym nie użyła. No to tak to mniej więcej wygląda. Moim zdaniem fajnie. A tutaj mamy kolejną rzecz. Otworzę, powiem Wam, że od otwierania tych paczek i sprzątania to mi tak paznokcie się połamały ostatnio. Jest, mamy to. Taki pojemniczek. Brakowało mi jednego, dlatego że tam, gdzie mam płyn do mycia naczyń i mydło w płynie,
to stwierdziłam, że muszę się jednego takiego właśnie atomizerka. Dobra, fajnie, fajnie to działa. Jednego takiego pojemnika pozbyć, bo ono jest za duże. A może zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Zważajcie tutaj na naczynia. I teraz tak, chodzi mi o to. To jest bardzo fajne, bo ja to kupiłam w Home & You, ale to jest po prostu... Padła mi bateria, więc musiałam ją szybciutko wymienić. Ale wracając do tego. Tak, to jest po prostu duże. I teraz tu mam płyn, znaczy nie płyn, tylko mydło w płynie. I pomyślałam, żeby to trochę tak odróżnić. To jest większe, więc w tym będę trzymała sobie płyn do naczyń, a tu będzie mydło do rąk. I tak sobie będzie to stało. A to nie wiem, albo komuś oddam, albo może zobaczę, jak to jeszcze porządnie wyszoruję, jak to będzie wyglądało, to może bym to wzięła i wystawię na Vinted. Tak czy inaczej, tak, zakup uważam za udany. To jest też taki większy ten pojemnik. On jest szklany, biały, super wygląda. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Widzieliście, ostatnio u mnie dość dużo tych borówek pokupowałam i właśnie je przebrałam. To wszystko zaraz wyrzucam. Popakowałam sobie w takie małe torebeczki i będę zaraz to zamrażała. Przebierałam na trochę tych takich, wiecie, zgniłych było, no ale w sumie jak na taką ilość, to powiem Wam, że i tak malutko tego zaraz wyrzucę, więc spoko. A tu przynajmniej będę miała fajny zapasik na zimę, czy też do ciasta, albo będę miała ochotę, to zrobię jakieś takie ciasto drożdżowe, albo może będę chciała zrobić pierogi sobie właśnie z borówkami, to voilà, będę miała to wszystko. Tak, to są borówki z Biedronki, więc to idzie do plastiku, to wyrzucam. No. Także powiem Wam, że zaczynam fajnie tutaj sobie ogarniać wszystkie rzeczy też w zamrażarce. Zrobiłam ostatnio też taki przegląd i zaczynam te wszystkie owoce też wykorzystywać. Pamiętacie, robiłam też rozmrażanie i czystki w zamrażarce, więc tam mam wszystko pięknie poukładane, wiem co mam. Z owocami to, mówię, było jakieś resztki, więc musiałam to wszystko wykorzystać. No, że teraz jeszcze lato, to wykorzystywałam do różnego rodzaju owsianek, ale też również do koktajli. Może Wam tego nie nagrywałam, no bo wiecie, no, koktajle. Ale tym razem, mówię, chciałam Wam pokazać, że 3 torebki pełne pysznych owoców na zimę sobie albo na jesień, bo właśnie zaraz zamrażam, więc warto kupować takie świeże owoce latem. Czy Wy też tak robicie? Dobrze, kochani, przechodzę już z pożegnaniem i tak na koniec, po pierwsze, bardzo, ale to bardzo chciałam Wam podziękować za przepiękne komentarze, które napisaliście mi pod filmem, kiedy mówiłam Wam o tym, żebyście nie przejmowali się innymi, żebyście żyli według własnych zasad i że nikt nie ma prawa mówić Wam, jak macie żyć, że nikt nie ma prawa rozliczać Was z Waszych decyzji, z Waszego życia, bo to życie jest Wasze i to od Was zależy, jak to życie będziecie sobie układać. Więc z tego miejsca naprawdę każdej osobie dziękuję za ten ślad, który zostawiliście pod tym filmem, za to, że też dzielicie się swoimi opiniami. To jest piękne, wiecie, że w takiej tematyce potrafimy się zgodzić, potraficie się też odnaleźć i ja wiem, że niektórzy z Was chcą, żeby takich pogadanek było więcej. Jak wiecie, ja naprawdę staram się co jakiś czas gdzieś takie moje przemyślenia, taką właśnie pogadankę wpleść w te moje vlogi, ale nie chciałabym, żeby to było, wiecie, standardem, żeby zawsze było takie przegadane, bo ja też uważam, że vlogi są od tego, żeby pokazywać, jak się żyje, a nie żeby, wiecie, nie wiem, film trwa 15 minut i z tego, nie wiem, 12 macie takiego siadanego i gadanego. Ja wiem oczywiście, że niektórzy tak lubią i tak chcą, natomiast ja chcę, żeby więcej się działo w tych filmach. I dlatego wychodzę z założenia, że od czasu do czasu mogę taką pogadankę zrobić i pewnie będę robiła i nie mówię, że ja absolutnie z tego zrezygnuję i pewnie będzie ta
taka pogadanka lwią częścią takiego vloga, ale mówię, nie chcę, żeby to się stało regułą, wiecie, o co chodzi. I tak jeszcze na koniec chciałam Wam powiedzieć o dwóch rzeczach, bo pamiętacie te ciastka, które ja kupiłam w Biedronce? Serio, są fatalne. Ja musiałam je wyrzucić, ale pudełko jeszcze tylko zostawiłam, żeby Wam pokazać. Ja nie wiem, co w ogóle z tymi ciastkami zrobili. To są takie ciastka rzeczywiście ciemne, zobaczcie. Z tym takim niby masłem orzechowym, ale to masło orzechowe, moim zdaniem w ogóle masło orzechowego nie przypomina, więc serio, no way. No i drugi update'ik, też taki właśnie jedzeniowy, to są te przepyszne, dosłownie przepyszne wafelki. Mają znakomity krem, który moim zdaniem przypomina Nutellę. Więc jak lubicie Nutellę, to myślę, że te ciastka mogą Wam przypaść do gustu. Dla mnie są, oczywiście znów powtórzę, ale są za słodkie. Niemniej jednak, jeżeli ktoś lubi, wiecie, no od czasu do czasu, jak jednego czy dwa wafelki sobie zjecie, to się naprawdę nic złego nie wydarzy. Do tego czarna, mocna kawa. Ja tak właśnie jadłam, albo na przykład jak gdzieś tam miałam gości, to też do czerwonego wina idealnie pasowały. Nie miałam nic słodkiego, to zawsze te wafelki mnie ratowały i powiem Wam, że są świetne. Te nie, te tak. I na koniec Jimmy Choo Illicit, przepiękne. Tak, dzisiaj tym pachnę. Więc zaraz wybywam do pracy. Założyłam sobie ten kombinezonik, bo też kilka razy mnie pytaliście, czy to jest bluzeczka hiszpanka. Nie, to jest po prostu kombinezon. Biustonosz mam, tylko że sobie ramionczka zawsze, wiecie, ściągam. No, ale jest bardzo wygodny i zaczyna w końcu nam się pogoda poprawiać, co mnie cieszy, bo w ostatnim vlogu mówiłam, że pogoda nam się skiepściła i tak było. Co prawda u nas to jeszcze, wiecie, to nie jest jakieś takie ajwaj i dla mnie to nie jest żart tropików i pewnie już takie upały 30-stopniowe do nas nie przyjdą. Niemniej jednak i tak się cieszę, wiecie, z tego, że to słoneczko jest. Co prawda poranki są zawsze chłodniejsze, ale i tak się cieszę, że chociaż, wiecie, jak wracam z pracy, to jeszcze troszkę tego słoneczka mogę uświadczyć. Dobrze, skarby moje. Tym akcentem kończę. Bardzo Wam dziękuję za to, że po raz kolejny byliście ze mną. Tak jak zawsze mówię, jeżeli macie ochotę, oczywiście zostawiajcie ślady po sobie w postaci czy to komentarza, czy subskrypcji. No i co? A my widzimy się po prostu w następnym moim odcinku. Do następnego. Ciao.